Karpewski. Plastycznym orzeł biały naszego dnia. Konkurs, jak Państwo wiedzą, został objęty patronatem pana marszałka. Na rozpoczęcie naszej uroczystości proszę, żebyśmy wszyscy wspólnie z chórem odśpiewali hymn narodowy. Do hymnu. Marszałka Senatu Rzeczypospolitej pana Stanisława Karczewskiego o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, panie, panowie senatorowie, szanowni goście, droga młodzieżo. Bardzo serdecznie witam Was w górach Senatu, Izby Wyższej Parlamentu. Bardzo cieszę się, że wzięliście udział w konkursie i bardzo cieszę się, że możemy się spotkać i możemy porozmawiać, bo będzie również czas nie tylko na radość z nagród, nie tylko możliwość obejrzenia wystawy, ale również będziecie mieli unikalną możliwość porozmawiania z senatorami. Jestem również przez pewien czas do Waszej dyspozycji i z przyjemnością porozmawiam. Porozmawiam o Polsce, porozmawiamy o tym, co nas łączy. Łączy nas biało-czerwona flaga. 2 maja obchodziliśmy wspaniałe święto, święto biało-czerwonej flagi. Ja się spotykam w tej chwili z mieszkańcami Polski, spotykam się na spotkaniach, na których również rozmawiamy o sprawach Polski. I na początku każdego spotkania rozdaję biało-czerwone flagi. I proszę, ale również i Was proszę, żebyście zwrócili do swoich rodziców, albo żebyście sami to zrobili i w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wywiesili flagi przed swoimi domami, na swoich balkonach, tak żeby z waszych okien wisiały biało-czerwone flagi. Polska była biało-czerwona. To piękny widok, który jednoczy nas, spaja nas i przypomina o tym,
o czym mówimy również w tytule konkursu. O naszej dumie, bo orzeł biały to nasza duma. Biało-czerwona flaga to nasza duma. To, że jesteśmy Polakami, to nasza duma. Bardzo bym chciał, żebyśmy mogli jeździć po Europie, jeździć po świecie, spotykać się ze swoimi politykami, ze swoimi rówieśnikami, a my ze swoimi odpowiednikami, politykami i dumnie mówić, że jesteśmy Polakami. Kilka miesięcy temu zwrócił się do mnie pan senator Jan Rulewski. Zawsze z młodzieżą mówię, że nie rozmawiam o polityce, no ale jesteśmy w machu jednak senatu, więc taki akcent polityczny będzie. Jestem z zawodu lekarzem. Jak się spotykam z młodzieżą, to mówię, z wami mogę rozmawiać o wszystkim, ale ani o zdrowiu, bo jesteście zdrowi, ani o polityce, bo to jeszcze za wcześnie. Ale powiem, bo jesteśmy politykami opozycyjnymi w opozycji. No nie zgadzamy się w wielu kwestiach, wspieramy się, czasami nawet się kłócimy. Ale co też jest ważne, muszę wam powiedzieć, że tutaj w Senacie robimy to, no czasami może gdzieś jakaś zielona, taka niebieska linia jest przekroczona, ale czerwona jeszcze nigdy nie została przekroczona, za co senatorom również opozycji jestem bardzo wdzięczny. Ale wspieramy się, jesteśmy chyba w takim sporze politycznym, można powiedzieć, ale bardzo się szanujemy. I to jest istotne i ważne, jeśli stąd jedziecie, jakąś lekcję wyniesiecie, to też dobrze i bardzo bym chciał, żebyście zapamiętali to, że należy się każdemu człowiekowi szacunek. My się szanujemy z panem senatorem, ale pan senator nie dość tego, że my się szanujemy, przyszedł z bardzo ciekawym i interesującym pomysłem. Ja się chwilę chyba nie zastanawiałem i powiedziałem, tak, robimy konkurs, bo ten konkurs jest bardzo interesujący, ciekawy i pewno spotka się z bardzo dużym oświęceniem wśród młodzieży. I tak też się stało. Tak też się stało, że bardzo wiele, ja przed chwileczką przeczytałem dane, podobno ponad 2500 szkół, ośrodków zgłosiło się do tego konkursu. Wy jesteście wybrańcami, prawda? No, jesteście laureatami, zostaliście wytypowani, ale jak wiele osób zainteresowało się tym tematem, jak wiele szkół wzięło udział, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o swoje barwy narodowe, o swoje dolo, o swoje symbole narodowe. Macie szczęście, powiem wam jeszcze, podzielę się taką jedną refleksją, macie olbrzymie szczęście. Korzystajcie z tego, dlatego że wam przekazują nauczyciele i rodzice prawdziwą historię. My nie mieliśmy takiego szczęścia, nas w szkole po prostu oszukiwano. Nie mówiono nam o Katyniu. Nie mówiono nam o Katyniu. My nie wiedzieliśmy, co to Katyn. Oczywiście ci, którzy mieli dobre domy, to się o tym dowiedzieli. Ja się dowiedziałem od swojego ojca, który zawiózł mnie kiedyś do Pani do Warszawy. Powiedział, że tu coś się stało. Swojego mi opowiedział, co się stało w Katyniach. I opowiedział mi również o tym, co się stało w Katyniu. Uczycie się prawdziwej historii, tragicznej często dla Polski, ale takiej historii, z której możemy być dumni. I jesteśmy dumni. Chciałbym, żebyśmy byli dumni. Chciałbym, żebyście wy byli dumni. Dumni z tego, że jesteście Polakami. Bardzo dziękuję za zaangażowanie rodziców i nauczycieli w ten konkurs i oczywiście was, szczególnie młodzieży. Oglądałem te prace, też przyjrzeć się, są różnorodne, są wspaniałe, piękne, pokazują jak wiele talentów macie, wiele pomysłów. Ten konkurs zainspirował młodzież i jestem, panie senatorze, z panem dumny, że ten konkurs był, jest i mam nadzieję, że będzie. Dziękuję. Przewodniczącego komisji konkursowej do odczytania, do przekazania nam informacji o decyzjach jury. Zapraszam. Panie marszałku, panie i panowie senatorowie, przede wszystkim wy, ci bohaterowie tejże patriotycznej jednak uroczystości, opiekunowie i nauczyciele, którzy śledzą za pośrednictwem monitorów nasze święto, nasz dorobek i sądzę, że czekają podobnie jakby na wyniki. Pan marszałek powołał komisję pięcioosobową o zróżnicowanym składzie. Mi się padł najgorszy tytuł, bo tytuł przewodniczącego, a zatem odpowiedzialnego również nie tylko za to, żeby ten konkurs zakończyć, ale za to, żeby go
marszałek, że przystąpiło ją. Ja bym nie odwrócę. Prawda jest, młodzieży do pracy i wychowawcy przystąpiło 2,5 tysiąca szkół, ale uzupełniam wypowiedź, która jest zgodna z tym, co powiedział pan marszałek. Wykonano ponad 10 tysięcy prac. Liczba jest większa, ponieważ były konkursy wewnętrzne. Co więcej, prace okazały się, że wszystkie spełniają warunki regulaminem, a jeśli już, to przekraczają je na plus. No i pora powiedzieć najważniejsze. Kto wygrał? Tu już powiedziała pani dyrektor Polmańska. Wszystkie prace okazały się cenne i prawie że jednakowo równe, jednakowe. Jak wiadomo, konkurs plastyczny nie obejmował tylko obrazy czy rzeźby. To były wielokryterialne, z wielu środowisk, ze szkół podstawowych, ze szkół ponadpodstawowych, a nawet środowisk młodzieżowych domach kultury. Byli ludzie o uzdolnieniu, była młodzież uzdolniona plastycznie, ale była też młodzież, która pierwszy raz widziła, być może za ołówek, za flamaster, czy nawet, jak zauważyłem, za kowadło. Kowadło ślusarskie wykonało piękną pracę. No i dość już powiedzieć, jury, czy komisja konkursowa, tak się fachowo nazywała, zgodnie z regulaminem wytypowała dwóch grupach młodzieżowych, a więc w grupie szkół od czwartej do siódmej, czyli w szkołach podstawowych, oraz w drugiej grupie szkół ponadpodstawowych postanowiła wykorzystać bank wszystkich nagród, które ufundował pan marszałek. Czyli trzy nagrody dla tej pierwszej grupy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych również trzy nagrody. Dodatkowo komisja postanowiła, mając na uwadze bogactwo praw, przyznać wyróżnienia w kategoriach szkół podstawowych 2, w kategoriach szkół ponadpodstawowych 3. I oto już wyniki. Szkoły podstawowe. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Ciemrzęga, Szkoła Podstawowa Marii Konopińskiej w Mrokowie, biuro organizatora senatora Konstantego Radziwiłła. Yes, sir.
zadał pan? Nie pomagałem. Trzecie miejsce zajęła Rodalia Faluga ze Szkoły Szkół Technicznych w Mikołowie. A mecenasem tych prac był senator Wojciech Piecha. Proszę się nie płakać, bo są wyróżnienia. Kategorii szkół podstawowych. Postanowiono przyznać wyróżnienie Oskarowi Morańskiemu ze Szkoły Podstawowej w Wisbałcie. I tu niespodzianka, to znaczy brak niespodzianki, z biura senatora Jana Rulewskiego. Powiem, że to dziecko wykonało nadspodziewany trud, mając na uwadze, że walczyło również ze swoimi słabościami. Drugie wyróżnienie przyznano Alicji Kowalskiej ze Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym, a organizatorem wyróżnionych działań był senator Aleksander Szwed. Pan marszałek tutaj obejmie ojcem chrzestnym. No i szkoły ponadpodstawowe, trzy wyróżnienia. Pierwsze nie ma tutaj gradacji, po prostu wyróżnienie. Paulina Kłosowska ze Zespołu Szkół nr 19 we Wrocławiu, a opiekunką była po raz pierwszy i mecenasem była pani senator Barbara Zdrojewska. Jak pamiętam, Paulina. Niezła para, to zwycięska. Przepraszam. Konradowi Sawachowi przyznano również wyróżnienia Zespołu Szkół Specjalnych imieniem Janiny Porazińskiej i Ignacowie. A dzielnie kibicował i sądzę, że pomagał organizacyjnie pan senator Aleksander Wojciech. Co najmniej trudne. Podjął ten trud, zorganizował środki, zapewnił gościnę w Warszawie dla was wszystkich, a także pracownicom, które ponadnormatywnie, pani dyrektor, jury, ponadnormatywnie, poza swoimi obowiązkami zdały, myślę, już tak można powiedzieć, ten trud organizacyjny. Dziękuję wszystkim. Do następnego spotkania. Thank you.
senatora przewodniczącego komisję o rozdanie nagród dzieciom. A mianowicie Mateusz Sierżęga, zdobywca pierwszej nagrody w kategorii uczniów szkół podstawowych. Mam jeszcze korzystać z protokołu? Nie. To już jest ustawa. No, na to już. Więcej jeszcze wyżej i jeszcze więcej. Poproszę Katarzynę Sufin, laureatkę drugiego miejsca. Kasiu, trudno było. Trudno było. I nie łatwo to była się laureatka. Szymon Kusiński, zdobywca trzeciej nagrody. Gratulacje. Powiedz, czym wygrałeś? Co zrobiłeś? Podstawowych. Pierwsze miejsce Weronika Sawczyk. Zapraszam. Gratulacje. Przypominam o tym, że komisja przyznała także wyróżnienia. Zapraszam Alicję Kowalską do kategorii uczniów szkół podstawowych. Ile to była praca? Kto pomagał? Mama. Proszę. Udanie. Wyróżniony został także Oskar Morawiński, który do nas nie dotarł. Ale teraz mamy wyróżnienia w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych. Paulina Klisowska. Zapraszam. Gratulacje. Co byś w swojej pracy uznała, że najłatwiej lepsze było? Czy to zasłużone wyróżnienie? Chyba współpraca uczniów szkoły. Pomagali. Tak, dopuszczał regularnie. Gratulacje. Konrad Sadoch. Gratulacje. Jaki to pomysł był tego Orba? Taki z internetu, z telewizji, czy może z szkoły? Jak? Z pamięci. Co to było? O, biało. Ale tak szczególne to co? Obraz, tkanina, normalnie. Łukasz Mrożek, ale jest maturzystą, pisze maturę, więc trzymajmy za niego kciuki. Łukasza nie ma. Tak? Nie ma. Ale jest pan senator. Ale jest pan senator. Ale ja nie gotuję prawa, bo nie tylko, że w tym konkursie to jeszcze maturę zdał, daje i zda. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Zapraszam wszystkich zwycięzców. Zapraszam także wszystkich Państwa, Pana Marszałka, członków jury i senatorów do wspólnej fotografii w holu, gdzie są przedstawione najważniej właśnie wyróżnione i zwycięskie prace. Pan proszę, żeby Państwo zrobili sobie zdjęcie z Panem Marszałkiem. Po tym będziemy mieć krótki koncert pieśni patriotycznych. Tak? Zapraszam Pana Marszałka.
Ja jeszcze powiem dwa słowa. Bardzo serdecznie Wam gratuluję, ale chciałem Wam wszystkim pogratulować za to, że braliście udział, podobnie jak w olimpiadzie. W olimpiadzie to najważniejszy jest udział. Zwycięstwo jest też ważne, ale to, że jesteście, to, że pracowaliście, to jest Wasz sukces. To jest sukces Waszych nauczycieli, rodziców. Uśmiechnijcie się, bo jesteście w Senacie. Także bardzo serdecznie Wam również gratuluję i dziękuję Wam za udział. Dziękuję bardzo.